Bliżej prawdy. Kosmos, świadomość, Bóg. Gdy mój syn miał 7 lat, urządziliśmy na podwórku wyprzedaż. Cienkim głosikiem poprosił mnie wtedy, żebym nie sprzedawał jego ukochanego rowerka. Podparłem, że jest już za duży, aby na nim jeździć. Wtedy Adam powiedział, ale gdy umrę i znów będę mały, rowerek będzie na mnie czekał. Mój światopogląd legł w gruzach. Skąd synek wiedział o śmierci i dlaczego miał pewność ponownych narodzin? Może koniec życia był dla niego tak nielogiczny, że powrót z martwych wydawał się oczywisty? Chciałbym żyć wiecznie, jak chyba każdy z nas. Mówię poważnie. Czy nasz umysł i świadomość mogą przetrwać rozkład fizycznej powłoki? Wydaje się to jednocześnie absurdalne i oczywiste. Czy istnieje życie po śmierci? Nazywam się Robert Lawrence Kuhn i spróbuję znaleźć odpowiedź na to pytanie. Czy istnieje życie po śmierci? Moim pierwszym rozmówcą jest Stephen Browdy, profesor filozofii na Uniwersytecie Maryland. Zajmuje się problemami, które inni omijają z daleka. Ma nowatorskie poglądy na życie po śmierci. Zastanawiałem się, czy wiara w życie pozagrobowe pomoże nam w objaśnianiu rzeczywistości. Czy widzisz sens w szukaniu dowodów na życie po życiu? Tak, część z nich jest przekonująca. Na przykład dowody na reinkarnację czy świadectwa ludzi, z którymi kontaktowali się zmarli bliscy. Zdarzało się też, że biorcy przeszczepów nabierali cech dawcy, z którym wcześniej nie mieli żadnego kontaktu. Take on personality characteristics of the donors, of whom they knew nothing. Mam ochotę od razu podważyć prawdziwość niektórych twoich stwierdzeń. Czy to korzenie naukowe mnie uwarunkowały? Źródła tego odczucia mogą być różne. Według mnie dowody są fascynujące. Co z doniesieniami o dzieciach zachowującymi się jak ludzie, którzy zmarli przed ich narodzinami? A informacje potwierdzone potem przez detektywów, które media przekazują nam od zmarłych? Przecież takie rzeczy widujemy też w kiepskich serialach. Owszem, tyle że podane przeze mnie przypadki są w pewnym stopniu poparte dowodami. Dogłębnie je zbadałeś? Jak najbardziej. Przeglądając bazę takich zdarzeń, łatwo wyeliminować z niej oszustwa, ukryte wspomnienia, zbiegi okoliczności i tym podobne. Wśród pozostałych kryją się jeszcze zeznania osób cierpiących na rozdwojenie jaźni, będących pod wpływem hipnozy lub obdarzonych zdolnościami ujawniającymi się tylko w odmiennych stanach świadomości. Ostatnie możliwe do wyeliminowania zjawiska, które tylko przypominają dowody na istnienie życia po śmierci, związane są z fenomenami psi. Wiedząc to wszystko, jak ty sam zapatrujesz się na życie pozagrobowe?
Dostępne nam dane wskazują, że może ono istnieć. Uważam, że dowody, które miałem okazję badać, są przekonujące. Czyli uważasz, że do istnienia życia pozagrobowego możemy się przekonać, analizując te rzadko spotykane i dziwne zjawiska? Współgra to z twoim światopoglądem? Cóż, nie pierwszy raz mielibyśmy do czynienia z przypadkiem, gdy prawdę o świecie zna tylko garstka ludzi. Jestem zaintrygowany, ale nastawiony sceptycznie. Może słowa Stevena powinny wywołać u mnie pusty śmiech? Ale przecież to uważny badacz i filozof. Według niego niektóre zjawiska psi mogą być mylnie brane za dowód życia po śmierci. Czy to nie kolejny pseudonaukowy absurd? Moim kolejnym rozmówcą będzie także filozof, ale tym razem sceptyk. Michael Tooley, profesor filozofii na Uniwersytecie Colorado, jest opornym ateistą. Chciałby wierzyć, że Bóg istnieje. Ale jako naukowiec nie może odrzucić dowodów przeczących tej tezie. Czy uważa, że istnieje życie po śmierci? Zobaczmy, co powie. Michael, podobnie jak większość ludzi, mam nadzieję, że śmierć to nie koniec. Myślisz, że jest na to jakaś szansa? Podobnie jak ty, sam chciałbym żyć wiecznie. Niestety nie sądzę, by ten scenariusz mógł się spełnić. Mimo to duża część ludzkości nadal wierzy w jakąś formę życia pozagrobowego. Myślę, że są dwa główne powody. Pierwszy to pogląd, że umysł jest niematerialny, więc nie ulegnie rozkładowi wraz z ciałem. Ale trudno wierzyć w tę niematerialność, biorąc pod uwagę, jak na mózg wpływają na przykład narkotyki. Drugi powód to wiara we wszechmocną i miłosierną istotę, która zapewni nam życie wieczne. Co więcej, prócz duszy wskrzesi też ciało. Niestety, między innymi tak zwany problem zła świadczy, że wszechmocnej istoty nie ma. Większość dowodów wskazuje na to, że gatunek ludzki nie został stworzony, lecz wyewoluował. Nie uważam, żebyśmy pod względem biologicznym szczególnie różnili się od innych zwierząt. Za życiem pozagrobowym opowiadają się spirytyści, ludzie mający objawienia. Uważasz, że to wszystko brednia? Tak, ale nie a priori. Po przebadaniu wielu takich przypadków okazało się, że wśród spirytualistów jest niestety mnóstwo oszustów. Iluzjoniści twierdzą, że naukowców najłatwiej oszukać. Faktycznie badają przyrodę, która nie oszukuje. Ale prawdziwość większości rzekomych zjawisk nadprzyrodzonych udało im się obalić. Nie ma Boga, duszy i życia po śmierci. Michaelowi i mnie nie jest z tym lekko. Nic na to nie poradzimy. Jego rozumowanie jest sensowne, ale dlaczego wychodzi z założenia, że nie ma ani duszy, ani Boga? Czy można tę koncepcję tak łatwo odrzucić? Spróbuję dowiedzieć się, co o życiu pozagrobowym myślą teiści. J.P. Moreland, profesor Biola University, jest chrześcijaninem. Wierzy zarówno w Boga, jak i w nieśmiertelną duszę. Jestem pewien, że zakłada istnienie życia po śmierci. Ciekawe, jak uzasadnia swoje poglądy.
Teistyczne poglądy badacza mają znaczenie przy analizie dowodów potwierdzających życie po śmierci. Część ludzi uwierzy w ich niepodważalność tylko dlatego, że niepodważalne jest dla nich istnienie Boga. Twierdzą, że Bóg ceni ludzi, dlatego stworzył nas na swoje podobieństwo. Ma wobec naszych dusz jakieś zamiary, dlatego utrzyma je przy życiu, niezależnie od tego, czy ktoś w niego wierzy, czy nie. Dwie rzeczy przekonują mnie do wiary w życie pozagrobowe. Pierwsza to zmartwychwstanie Jezusa, jeśli rzeczywiście do Niego doszło. Druga to wyznania ludzi, którzy przeżyli śmierć kliniczną. Zyskali wówczas wiedzę niemożliwą do wyjaśnienia niedotlenieniem mózgu czy innymi stanami chorobowymi. Jako naukowiec uważam, że nasze wspomnienia, umiejętności, wszystko, co sobą stanowimy, ma siedlisko w mózgu. Podlega zmianom po jego uszkodzeniu. Dlatego trudno mi uwierzyć w istnienie umysłu po śmierci ciała. Każdy naukowiec ma swoją wersję rozwiązania tego problemu. Podobnie jest z filozofami. Dlatego na pytanie, czy umysł może istnieć poza mózgiem, nauka nie zna odpowiedzi. Jeśli rzeczywiście umysł jest zakorzeniony w mózgu, to czy może istnieć wolna wola? Czy świadomość nie jest wtedy tylko produktem ubocznym mózgu, który do niczego się nie przyczynia? Co więcej, jeśli to prawda, to akceptacja teorii naukowych zależy od reakcji chemicznych w mózgu. Według ciebie świadomość jest realna i niezależna od mózgu? Samo twierdzenie, że wspomnienia znajdują się w mózgu, to wierutna bzdura. To tak, jakby mówić, że nuta C waży 7 kg. Nie da się ich umieścić w cząstce substancji chemicznej, tak jak dźwięków nie da się wepchnąć na płytę CD. Any more than sounds are in a record or a CD. Nie należy być obojętnym wobec pytania o życie pozagrobowe. This is a very, very important question. Powinniśmy się dowiedzieć, czy ono rzeczywiście istnieje, jak funkcjonuje i jak wpływa na nasze codzienne ziemskie sprawy. Dla Morlanda dowodem na istnienie życia po śmierci jest zmartwychwstanie Jezusa. Kluczowe dla chrześcijaństwa wydarzenie, którego prawdziwość podważają jednak historycy. Doświadczenia przedśmiertne można wytłumaczyć fizjologią, na przykład niedotlenieniem mózgu. Według mnie, żeby mieć nadzieję na życie wieczne, trzeba wierzyć w istnienie związanego z nami Boga. Znana filozof chrześcijaństwa, Nancy Murphy, ma poglądy radykalnie inne od Morlanda. Uważa, że dusza nie istnieje, ale twierdzi też, że Bóg wskrzesi kiedyś zmarłych. Spotykamy się w kalifornijskim seminarium teologicznym, gdzie pracuję. Nancy, czy czeka nas życie po śmierci? Jestem przekonana, że tak. Dlaczego? To przecież najważniejszy element tradycji chrześcijańskiej, w której jestem wychowana. Nie mam na nie żadnych naukowych dowodów, po prostu akceptuję całość wierzeń.
providing reasons to accept the tradition as a whole. I believe that those Christians wierni twierdzący, że ważne jest tylko życie na ziemi, mylą się. Christianity is really just about how we live our lives in this world. And then you die. Przecież Wielkanoc, kiedy świętujemy zmartwychwstanie Jezusa i obietnicę naszego powrotu z martwych, to kluczowe święto chrześcijańskie. Jak myślisz, co będziemy robić, gdy zostaniemy już wskrzeszeni? Będziemy rozmawiać. Chrześcijanie są spadkobiercami neoplatońskich wizji rozkoszy życia po śmierci, na które składa się siedzenie na chmurach i gra na harfie. Moją wizję ukształtowały liczne rozmowy, w których uczestniczyłam. Były to długie konwersacje. Podnoszono wówczas każdy możliwy temat. Myślę, że wiem już, co będę robić w niebie w nieskończoność. And so finally at that point I'd figured out what we were going to do with that infinite amount of time in heaven. But mam nadzieję, że nie będziemy tylko rozmawiać. Oh, well, there's some speculation about that. Możliwe, ale nie zagłębiajmy się w ten temat. Dlaczego? I want to hear it. I want to hear it. I don't want to talk all the time. Nie wiem, czy chcę gadać przez całą wieczność, ale na pewno nie dam rady słuchać tych wszystkich wskrzeszonych razem z nami. Według słów Jezusa w niebie nie będzie małżeństw, ale nie wiem, czy oznacza to celibat, czy coś wręcz przeciwnego. Podoba mi się to drugie wyjście. Ja ci tego nie powiedziałem. Nancy wierzy w życie wieczne, bo jest chrześcijanką. Nie chcę uzasadniać swoich wierzeń słabymi argumentami. Podoba mi się taka szczerość. Podobają mi się również jej domysły. Martwię się, że w świecie Zachodu dominuje teologia judeochrześcijańska, a w samej kulturze nie kryją się odpowiedzi na moje pytania. Może powinienem szukać rozwiązań w judaizmie, w którym mnie wychowano. David Schatz jest rabinem i profesorem filozofii na Yeshiva University. Taksówkarz i rabin poszli do nieba, ale taksiarz wylądował w bardziej prestiżowej części. Rabin pyta, jak się tu dostałeś? A taksiarz na to, kiedy nakazywaliście ludziom się modlić, ci szli spać. Jadąc ze mną, modlili się z własnej woli. Od co? W judaizmie są trzy koncepcje życia pozagrobowego. Dwie główne to nieśmiertelność i zmartwychwstanie. Pierwsza polega na tym, że ciało umiera, a dusza je opuszcza. Druga zakłada, że po śmierci dusza będzie trwać aż do nastania nowego świata. A co ze świadomością? Nie wiadomo. Niektórzy twierdzą, że w tym tak zwanym międzyczasie dusza nadal myśli, inni, że jest blisko Boga, a jeszcze inni, że trwa, jak w poczekalni. Końcowym etapem w tej koncepcji jest cudowne zmartwychwstanie ciała, ale to już inna historia. Trzeci model to reinkarnacja, po hebrajsku Gilgul. Mówi się o niej głównie w kręgach mistycyzmu. Ale wracając do dwóch głównych koncepcji, co skłania ludzi do wiary w jedną bądź drugą? Myślę, że nieśmiertelność duszy stanowi negację ciała. Za to zmartwychwstanie kładzie nacisk na wieczną egzystencję cielesną. Filozofowie twierdzą, że ciało przeszkadza duszy. Trudno im było sobie wyobrazić, że życie wieczne można spędzać w formie ucieleśnionej.
resurrection of the dead. Nevertheless, resurrection of the dead is mimo to zarówno Talmud, jak i Midrasze mówią o wskrzeszeniu umarłych, więc spisujący je mędrcy musieli w to wierzyć. Judaistyczna wizja życia po śmierci zdaje się nie różnić od muzułmańskiej czy chrześcijańskiej. Ale ta zbieżność wcale nie dowodzi jego istnienia, ponieważ doktryny tych trzech wyznań opierają się na podobnych źródłach. Jak dotrzeć do prawdy? Jestem już za stary na eseje z religioznawstwa. Ale boję się, że z powodu swojej wiary mogłem zignorować inne wizje życia pozagrobowego. Ciekawe, co na jego temat mówią buddyści. Moim konsultantem był mistrz Xingyen. Słynny chiński mnich i założyciel dużego buddyjskiego klasztoru. Mieszka na Tajwanie. Rozmawiałem z nim za pomocą komputera. Czy w tym możliwie, że nieskończonym cyklu narodzin i śmierci jest jakiś cel? Tak. Celem buddystów jest transcendencja, wyłamanie się z cyklu umożliwiające nam przejście w inne stany egzystencji. Będzie to stan, w którym nie ma pojęcia narodzin ani śmierci. Nazywamy go nirwaną. Odczuwa się wówczas tylko wolność, spokój i szczęście, jak w krainie czystej rozkoszy. Każda religia ma swoją specyficzną wizję. Jak więc według buddyzmu będzie wyglądać życie pozagrobowe? Spójrz na moje korale modlitewne. Każdy koralik symbolizuje jedno przebyte życie. Życia te mogą się od siebie znacznie różnić, ale wszystkie połączone są nicią karmy, reprezentującą efekty naszych ziemskich działań. Tylko od nas zależy, jaka będzie nasza karma, która z kolei zadecyduje, czy przyszłe życie będzie dobre czy złe. Musimy postrzegać śmierć tak, jak postrzegamy przeprowadzkę do nowego domu lub zmianę samochodu na lepszy. Nie powinniśmy się jej obawiać. Jako naukowiec jestem rozdarty między niemożliwością istnienia życia pozagrobowego, a wiarą w jego istnienie. Czy istocie pożądającej nieśmiertelności nie będzie dane jej doświadczyć? Rozważmy cztery opcje. Opcja pierwsza. Nie ma życia po śmierci, a ludzie nie mają dusz. Śmierć to koniec istnienia. Opcja druga. Mam nieśmiertelną duszę, która po śmierci trafi do nieba, piekła lub gdzieś pomiędzy nie. Opcja trzecia. Ludzie nie mają dusz, a śmierć to wyłączenie z egzystencji, które Bóg zakończy kiedyś wskrzeszeniem mojego ciała.
Opcja czwarta. Najważniejszy nie jest Bóg, ale moja dusza. Nieśmiertelna i bezcielesna, zamknięta na razie w cyklu reinkarnacji. Cztery opcje. A tylko jedna jest prawdziwa. Jeśli życie pozagrobowe istnieje, jeśli możemy przetrwać śmierć, dlaczego jest tak mało na to dowodów? Nadzieję na życie wieczne mógłbym mieć tylko wtedy, kiedy byłbym pewny istnienia Boga. Co więcej, byłoby to życie zyskane w nieokreślonej przyszłości, spędzane we wskrzeszonym, pozbawionym duszy ciele. Myślę, że to najwłaściwszy i najbliższy prawdzie pogląd. Więcej informacji znajdziecie na naszej stronie internetowej. Opracowanie na zlecenie Telewizji Planet, Studio Armfilm. Tekst Jan Szelągiewicz. Czytał Maciek Szklarz.